niestety w świecie elektroniki nie ma nic za darmo. Ta fantastyczna jakość odtwarzania oczywiście w jakiś sposób musi być uzyskana. A uzyskać to można no takimi niezwykle wyrafinowanymi systemami elektroniki, a również tym, co w odtwarzaczu laserowym jest najważniejsze. Samym właśnie laserem, który śledzi płytę i otrzymujemy dzięki niemu tą właśnie znakomitą jakość. W zbliżeniu ten element jest może niepozorny, ale w istocie rzeczy jest to niezwykle skomplikowany układ lasera i całego systemu soczewek, w ogóle bardzo precyzyjnej optyki. No to co jest w ręku, to jest wszystko. I laser, i odbiornik, ta dioda. Można powiedzieć inaczej, to jest po prostu igła. Igła XXI wieku, która się nie zużywa, nie drapie i tak dalej. Ale, co jest jeszcze ciekawe, ponieważ spojrzawszy na tę płytę, widać, że tutaj nie ma tych charakterystycznych przerw pomiędzy utworami, które pozwalają na tradycyjnym gramofonie wybierać, prawda, poszczególne utwory. Więc trzeba było w to urządzenie wbudować cały skomplikowany system elektronicznego przeszukiwania płyty, wybierania żądanego utworu, śledzenia, jak on został odtworzony i tak dalej, i tak dalej. Coś za coś. No ale wszystko dlatego, że znów z sygnałem poradzono sobie zupełnie inaczej i że znów ta płyta... Ta płyta jest po prostu zbiornikiem pamięci, w którym informacje zapisano w sposób czysto cyfrowy. Rzecz tu odbywa się odrobinę inaczej niż w płytach wizyjnych. Mianowicie, no znów taka krótka ideologia, jest to sygnał, który chcemy zapisać. Ten sygnał, ta sinusoidka, dzielona jest na odpowiednie fragmenty. Tak? Mówi się, że jest próbkowana. W przypadku zapisu cyfrowego, tego do odtwarzania laserowego, próbkuje się sinusoidę 40 tysięcy razy na sekundę. Takich odcinków. Dalej, każdy z tych odcinków zapisywany jest w postaci no, odpowiedniej liczby, która oznacza jego wysokość. A liczbę przepisujemy w postaci binarnej. Każdą liczbę potrafimy zapisać w postaci zer i jedynek. I to, ten zbiór impulsów, to jest to, co na płycie się umieszcza. Niezwykle gęsto, niezwykle dokładnie. Gdyby obejrzeć wszystko pod niezłym mikroskopem elektronowym, okazałoby się, że powierzchnia płyty, tej płyty kompakt fonicznej wygląda właśnie w ten sposób. Odstęp między poszczególnymi liniami zapisu 1,6 mikrometra. Sama szerokość rowka, który źle odbija promieniowanie laserowe, to jest około 0,5 mikrometra, odrobinę mniej. A długość, no to jest odpowiednia ilość tych bitów w kolejno próbkowanym sygnale. To wszystko oczywiście w dość wyrafinowanej, bardzo szybkiej elektronice po odczytaniu zamieniane jest w ten sygnał zwykły, no który, na się, który reagują coś już takiego, głośniki. Coś takiego wynika stąd, że na dobrą sprawę, na zdrowy rozum tego się po prostu nie da zrobić. Bo po prostu jest to zbyt skomplikowane, niemożliwe i tak dalej. A tymczasem okazuje się, że akurat technologia wytwarzania tej płyty jest w tym wszystkim stosunkowo najprostsza. Historia tej płyty zaczyna się na taśmie, ale nagranej niezwykle, bo za pomocą cyfr. Te cyfry trzeba teraz przerzucić na niewielką płytę o średnicy 12 cm i grubości niewiele ponad milimetr. Na super dokładnie polerowaną płytkę szklaną nakłada się więc warstwę światłoczułą, a w niej rzeźbi promieniem lasera tę informację, która zapisana jest na taśmie matce. Potem wywoływanie i metalizowanie powierzchni, nakładanie cieniutkiej warstwy niklu. Tak powstaje pierwowzór, czyli płyta wzorzec. A potem różne zabiegi galwaniczne, by z tego wzorca stworzyć prawdziwą pieczątkę do odbijania tysięcy kolejnych egzemplarzy, metalową matrycę. Miraż technologii końca XX wieku. Płytka tworzywa szklanego zamieniona w nośnik niezwykłej informacji, a każdy egzemplarz jest tak samo doskonały jak oryginał. W
tej tłoczni obowiązują prawa technologii kosmicznych. Przeciwpyłowe kombinezony, śluzy powietrzne, superczystość, bo cyfry nie lubią kurzu. Tu nanosi się na powierzchnię płyty refleksyjną warstwę aluminium w kosmicznej próżni. Na powierzchni sygnałowej płyty muzyka zakodowana jest w postaci tzw. bitów mikroskopijnych w głębin o zaokrąglonych końcach. Jest ich od 10 do 14 miliardów. Żeby się nie zatarły, powierzchnię sygnałową pokrywa się warstwą ochronną z przezroczystego tworzywa sztucznego. A potem kosmetyka. Dokładne ustawienie płyty i wytłoczenie otworu centrującego. Jeszcze etykieta, jak na każdej normalnej płycie, ale tu potrzebna jest tylko jedna, bo ta płyta ma tylko stronę A. Reszta jest światłem, które cyfry zamienia w muzykę. Na razie jeszcze, co prawda, w muzykę przyszłości, bo trzeba powiedzieć, że oprócz tej cudownej jakości dźwięku i wspaniałej jakości obrazu na płycie wizyjnej jest jeden zasadniczy problem. Polega on po prostu na tym, że to wszystko działa tylko w jedną stronę. To można tylko odtwarzać, czyli nie ma tej możliwości, którą stwarza taśma magnetofonowa i magnetowidowa, nagrywania programów, utworów, które po prostu właściciel chce mieć. Ja nie wiem, czy to jest wada. No, to jest ostatecznie bardzo duża ludzie, wada. Którzy kolekcjonują dzisiaj płyty normalne, nie uważają, że no, fakt, że nie mogą ich sami nagrać w domu, to jest coś uniemożliwiającego. Zauważ, że ci, którzy kolekcjonują płyty, są w mniejszości. Większość ma magnetofony, taśmy i ta możliwość no, jest jednak szalenie ważna. Po prostu to jest szalenie drogie jeszcze w związku z tym. Przecież tym można się posługiwać jak aparatem fotograficznym. Powiedzmy kamera, rejestracja obrazu i gdzieś w instytucji jednej na terenie miasta albo nawet kraju rejestracja tego na płycie. Do wielokrotnego użytku, nie do zdarcia, archiwalne nagranie na wiele dziesiąt, jeśli nie wiele set lat. Także nie przypuszczam, żeby akurat to były wady niezwykłe, ale w tym wszystkim wydaje mi się ukryta jest pewna głębsza ideologia. Jak na razie są to rzeczy zupełnie nowe. W pewnym momencie okazało się, że zapis dźwięku i zapis obrazu dzięki użyciu pewnych rodzajów modulacji, pewnego języka komputerowego zyskał nowe wartości. Ale zauważ, że nie tylko płyta jest ważna. Ważna jest ta cała elektronika, która tego typu sygnał potrafi czytać. Potrafi przetworzyć na coś, co jest no, normalne według tych starych punktów widzenia. I kto wie, czy ta elektronika to nie jest większa rewolucja niż te błyszczące płyty, którymi no, dzisiaj może, się fascynujemy. Być może, że tak, że ta płyta się okaże ślepą uliczką. Nikt tego dzisiaj jeszcze nie wie. Na pewno jedno jest pewne, że te nowe sposoby rejestrowania obrazu i dźwięku są prawdziwą przyszłością. To znaczy te cyfry, przy pomocy których się to wszystko rejestruje. Jest już nawet i kolejna nowość, czy jak gdyby czająca się rewolucja. Po prostu cyfrowy telewizor, we wnętrzu którego nie ma prawie nic, który kosztuje o 1/3 mniej niż tradycyjny i który jest jeszcze jednym krokiem do stworzenia systemu cyfrowego notowania i odtwarzania obrazu i dźwięku, a tym samym stworzenia może nowego człowieka, człowieka informatycznego. Jak twierdzą badacze, człowiek przede wszystkim jest wzrokowcem. 80% informacji docierających do naszego mózgu trafia tam poprzez oczy. Dlatego zdumienie powinien budzić fakt, że nie ten środek przekazu wynaleziono wcześniej, lecz radio. Logika podpowiada, że powinno być odwrotnie. Każdy błąd można kiedyś poprawić, sięgając po cudo XX wieku, czyli komputer. Zwykłe telewizory oparte są na analogowej technice z odbioru sygnału. Od anteny do kineskopu i głośnika sygnał musi przejść przez wiele procesów obróbki w tysiącach elektronicznych elementów. Co to znaczy analogowy? Można to określić najprościej jako porównywany. W klepsydrze upływ czasu z ilością przesypanego piasku i to w sposób ciągły. W zegarze mechanicznym z okresem drgań balansu analogowy odczyt czasu to porównanie położenia wskazówek ze znakami na tarczy, też ciągle. Zupełnie inaczej jest w zegarze cyfrowym. Aktualny czas zliczany jest na zupełnie innych zasadach.
Co wyznacza ten czas? Drgania monokryształu kwarcu, które zliczane są przez układ. To wymaga posiadania pamięci, ależ komputer ją posiada i może przetwarzać dane. Włożyć komputer do telewizora i natychmiast staną się niepotrzebne tysiące elementów analogowych. To była idea. Wystarczyło opracować specjalne obwody, które potrafiłyby sygnał z anteny przetwarzać cyfrowo i telewizja cyfrowa stałaby się faktem, a przekaz informacji zyskałby idealny tor, wyjątkowo odporny na zakłócenia. To niby takie proste, a jednak dopiero w 1981 roku na wystawie Elektronika w Berlinie pokazał się pierwszy odbiornik telewizji cyfrowej. Od tego czasu hale produkcyjne cyfrowych komponentów telewizyjnych wypełniły się dyskretnym szumem automatów. Dla Lubo Micica, człowieka, który wywołał tę informacyjną lawinę, wszystko jest już proste. Dla mnie, powiedział, nie ma już nic ekscytującego w tym wyrobie i miał rację. Telewizja cyfrowa jest już faktem. Teraz tylko pozostało produkować ją jak najtaniej i w dużych ilościach. Uproszczenie odbiornika telewizyjnego jest szansą na powszechną dostępność informacji, na to, by wizja globalnej wioski telewizyjnej McLuhana stała się faktem, by rewolucja informatyczna doprowadziła do powstania informatycznego społeczeństwa. Stary rotmistrz Ignacy, jego ukochany koń Biłek i oddana siostra Karolina. Dawno go pan ma? 20 lat. Niedługo pociągnie. Piękny koń. W spokojny, uporządkowany świat wkraczają nagle niespodziewani intruzi. Mamy gościa. Wujaszku, witaj! Czy odchodzący świat tradycji wytrzyma pod naporem nowej rzeczywistości? Adaptacja filmowa noweli Jarosława Iwaszkiewicza Biłek. Dzisiaj o 20:00. Od ponad 50 lat produkowany z najlepszych składników. Majonez kielecki, tradycyjnie doskonały. Majonez kielecki jako jedyny majonez w Polsce został wyróżniony znakiem Jakość Tradycja, przyznawanym wysokiej jakości produktom tradycyjnym. Znajdziesz mnóstwo fantastycznych świątecznych ofert. Już teraz rabat od 30 do 60% na wszystkie artykuły świąteczne. Na przykład lampki, dekoracje i tekstylia.